Cześć kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Zaczniemy sobie od małych zakupów spożywczych. Tak jak wiecie, ja się wymieniam z moją sąsiadką. Raz jadę ja, raz jedzie ona. W tamtym tygodniu ja byłam w Lidlu, na takich większych zakupach w tym tygodniu ona, bo oczywiście staramy się jak najrzadziej wychodzić z domu, kiedy jest tylko taka możliwość. Poprosiłam ją o parę rzeczy i ona mi kupiła trochę więcej. Zresztą pokażę Wam drugą część tych zakupów w innym pomieszczeniu. Zaraz Wam powiem, o co chodzi. Najpierw podstawowe rzeczy, czyli winogrona. Bardzo lubię te bezpestkowe winogrona. One są wymoczone, zdezynfekowane już, dlatego że ona była mniej więcej tak około 7 na tych zakupach, a ja zaczynam później dla Was tego vloga, bo teraz jest po południu. Mocno, teraz będę robiła obiad. Do tego truskawki. Truskawek jeszcze nie ma w łubiankach, są paczkowane. Moje dzieci uwielbiają truskawki, ja dodaję do sałatek i nie tylko, że takie truskaweczki jak są, to zazwyczaj kupuję. Takie, żeby postawić na stole lub dodać do różnych przysmaków. Bardzo dobre są chociażby do owsianki lub do sałatek. Banany. Ja najbardziej lubię takie zielone banany, bo one mogą wtedy dłużej postać, a jak już są, tak jak Wam wspominam, takie ciemne, to dodaję do koktajli. Dzisiaj chociażby zrobiłam koktajl z takiego już mocno zdezolowanego banana, mleka różowego, znaczy napoju różowego, przepraszam, nasiona chia, matcha i takie różne specyfiki tutaj dodaję. Ten stojak, jakbyście się pytały, jest z TK Maxx, kupiłam go już jakiś czas temu, to jest bardzo fajna mopka, która właśnie te na ogonie banany przechowuje mi. No i zazwyczaj takie zielone pomarańcze. Ostatnio mamy fazę, zresztą witamina C, jest bardzo pożądana. Arbuz, nie wiem jak ten arbuz, bo w sumie to zależy, czasami jest bardzo słodki, a czasami jest taki jeszcze zupełnie niedojrzały. Najlepsze serki ever, Roll Match, waniliowe i są w ogóle jeszcze takie nowe, ekstra waniliowe. Znaczy one są już od jakiegoś czasu, ale z kawałkami wanilii. Obłęd, absolutnie. Ser mozzarella, bo chcemy zrobić pizzę w tym tygodniu w końcu. Mamy ciasto zamrożone, będzie mi działać na pewno. Chcę zrobić też gulasz, bo tak jak zauważyliście, dość dużo jemy rzeczy na grillu ostatnio, to jest też bardzo wygodne. Natomiast mam ochotę w sumie i brakuje mi takiego dania z kaszą, że dość dawno nie było kaszy. A mamy trochę jej, na przykład mam w zapasie dużo kaszy bulgur, czor kiszowej i pomyślałam, że dzisiaj tą bulgur albo chociażby gryczaną, bo też mam gryczaną taką biją, ona jest w spiralni, zrobię z mięsem z udka z indykonem i właśnie kupiłam taki gulasz, no gulasz mięso. I pomyślałam sobie, że z ogórkiem kiszonym, z jakimiś tam grzybkami, może w jakimś sosie zrobię. Te marchewki bardzo lubię, one są idealne do śniadaniówki, do hummusu, nawet jak przychodzą goście. Można odkroić tylko końcówki i bez problemu podać na taką tacę lub tak jak wiecie, ja podaję swoim dzieciom różne warzywa i owoce, żeby sobie podjadały i skubały. Maliny, znowu, do owsianki, rewelacyjna sprawa, ale nie tylko na przykład do owsianki, bo również do sałatek, do rukoli, kozi ser, rukola, maliny, pestki jakieś tam podprażone, słonecznika, dyni. Obłędnie to smakuje, absolutnie. No i też oczywiście tak sauté, pomidorki, to już standard raczej. I ma też makaron z psim patrolem, bo nasze dzieci, zarówno moje, jak i uwielbiają psi patrol, te makarony często bywają, nie tylko w Lidlu, też w Biedronce, chociażby z Pepą, na pewno widziałam jakieś samochody i tak dalej, także można trafić, a dzieciaki się cieszą i jak mają fazę na makaron, a większość dzieci ma, to na pewno będą zajadały. Tego nigdy nie kupowałam z Lidla i moja sąsiadka mi zaproponowała, że to jest bardzo dobra surówka Kolesław. Nie wiem, sama, dajcie znać. Nie wiem jak Wy, ale ja uwielbiam zielone oliwki z migdałem. Uważam, że to jest najlepsza rzecz na świecie. Do kanapek, do sałatek, do sauté, do takiej deski serów, wędlin, absolutnie. Nie lubię takich oliwek zielonych z... To jest chyba papryka jakaś marynowana w środku. To wtedy nie za bardzo. Albo z pestką. Uważam, że to są takie super... prawdziwe oliwki, natomiast najbardziej z migdałem. Uwielbiam. Maliny Wam pokazywałam. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale za mną praktycznie w ogóle nie ma krzeseł, zostało tylko jedno i teraz Wam pokażę dlaczego. Moje dziewczynki zrobiły sobie tutaj bazę. Zobaczcie, czyli jak byliście mali, to robiliście sobie takie szałasy, namioty, wszystkie krzesła zajęte w środku, wyciągnęły w ogóle
matę, którą kupiłam kiedyś w Mother Care, ale Mother Care wydaje mi się, że wycofało się już z Polski, nie ma stacjonarnych sklepów. I ta mata mi świetnie służyła, ona jest też bardzo dobra do nauki liter później, no i jak widzicie, cały czas z niej korzystają, bo nawet ostatnio myślałam, żeby ją oddać, ale ona powiedzie, mamo, nie, jaka fajna mata, więc wiecie, gdyby tą matę zrobiły sobie tutaj całe miasteczko dla Barbie, jakiś domek i mają taki plan, żeby dzisiaj tu nocować i chciałyby, żebyśmy wszyscy tutaj dzisiaj spali, ale nie wiem, to chyba nie jest możliwe, raczej się nie zmieścimy. I sobie zrobiły stadninę koni. Jakiś sklep, tutaj Ken przewija swoje dzieci, bliźniaki, tam jest kuchnia, jedna, druga, kołyski i inne wiersze, także jak widzicie dzieje się, wszystkie koce mam zajęte. Ja wiem, że to nie wygląda najlepiej, ale z drugiej strony cieszę się, że mają taką wyobraźnię i staram się im na takie rzeczy pozwalać. Będzie trochę sprzątania, no ale cóż, dzieciństwo rządzi się swoimi prawami i też nie można tak wszystkiego dzieciakom zabraniać. Jak ja byłam mała, to byłoby to moje ukochane miejsce, jestem przekonana. Jeszcze tutaj wzięły sobie, wiecie co, jakieś lampki zniosłam im, ale nie wiem, gdzie te lampki są w tym momencie. Gdzieś tam będziemy zaraz je pewnie montować. Kochani, musiałam się tutaj ukryć, bo nie chcę Was zanudzać już spożywczymi artykułami podstawowymi, które nie są, mówmy się, za bardzo fascynujące, ale pokażę Wam teraz słodycze, które tutaj zebrałam z okazji króliczka. Nie wiem, czy u Was tak jest, ale my w święta chowamy w różnych miejscach słodycze i dzieci szukają tych słodyczy. I tak też planujemy w tym roku zrobić. Ja myślę, że nie będę się już wybierała do żadnego sklepu wielkiego, do jakiegoś tam Lidla czy cokolwiek z wiadomych względów. Jeżeli czegoś nie będę miała na święta, to zwyczajnie tego nie zrobię na święta. One i tak będą wyjątkowe z uwagi na naszą sytuację panującą, także nie zamierzam absolutnie się tym przejmować, szczerze mówiąc. I od jakiegoś czasu tutaj sobie kolekcjonowałam różne słodycze właśnie dla dzieci, jakieś tam prezenty od króliczka, można powiedzieć. Jedyne co, tylko moją sąsiadkę poprosiłam o mydło, więc kupiłam mydło takie z Lidla, z egzotyczna papaja oraz w piance, oraz malinowe lato. Fajne są te mydła, powiem Wam, całkiem ekonomiczne, delikatne. Ja myję ręce teraz non-stop. Mam wrażenie, że moje ręce się zamieniły w tarkę. Tylko je kremuję i myję. No i chusteczki to też takie podstawowe rzeczy, wiadomo. I jeszcze, słuchajcie, oblaty. Nie wiem, czy Wy znacie te oblaty, te wafelki, ale to są moim zdaniem najlepsze przekąski, jak gdzieś idziemy, jestem z dziećmi i mam tylko taką możliwość, żeby te oblaty dostać, bo one nie wszędzie są. Znaczy ja podejrzewam, że w takich osiedlowych sklepach zawsze są oblaty, ale typu Lidl czy Biedronka nie zawsze są oblaty. Natomiast jeżeli są, to staram się zawsze właśnie brać, jak idziemy na jakąś wycieczkę. One są idealne, czy tam na jakąś przechadzkę. Staram się zawsze te oblaty brać. No i też dość mocno kruszą, więc idealne na wycieczkę rowerową, żeby się zatrzymać na jakiejś łączce czy coś takiego. Na tym etapie, w tym momencie raczej to jest wszystko na ogrodzie u nas. No i wracając do tych słodyczy, bo to są podstawowe rzeczy. Aha, i jeszcze moja sąsiadka mi kupiła taki zapach do, słuchajcie, łazienki. Bardzo mi się to spodobało, bo mamy różę białą. Nie wiem, ile to kosztowało, bo nie mam rachunku, ale tak z moją sąsiadką się umawiamy, że raz ja robię zakupy, po prostu raz ona. O, jak ładnie. Czyli jak mnie mam, to się tutaj wsadza i zostawia. Pięknie to pachnie. Już Wam mówię. Umieść kwiatek we flakoniku, a już po paru godzinach wnętrze Twojego domu otuli luksusowa woń słodkich kwiatów jaśminu i magnolii. Pięknie to wygląda, bardzo, bardzo elegancko. Myślę, że to będzie tak fajnie pasowało. Ja to widziałam u mojej mamy w łazience i zawsze mi się to podobało, a moja mama mówi, nie wiem, w Biedronce to kupiłam albo w Lidlu i jak już się mojej mamie to skończyło, to ona zmieszała sobie jakieś tam różne olejki i zrobiła sama ten zapach. Więc to było jeszcze ładniejsze, jak coś się robi samemu. A jeszcze mam takie ozdoby na jajka. 9 dekoracyjnych owijek. Pewnie się tym będziemy zajmować jakoś
w okolicach czwartku, piątku podejrzewam. Wracając do tych słodyczy. To są rzeczy, które jakiegoś czasu kolekcjonowałam, wsadzałam do tej torby i teraz sobie pomyślałam, że warto byłoby to przejrzeć, co i jak, jakoś to zaplanować. Mam jajka ze schodzianką, bo to jest podstawa. Cztery jajka i chcę to tutaj sobie jakoś zatuchlić, bo moje dzieci mają chyba 25 zmysł, jeżeli chodzi o słodyczy, ale zawsze to znajdą, a ja takim nie podwalam jej słodyczy cały czas, także to jest dla nich super rarytas. Wielkie jajka. Te jajka już były, słuchajcie, mam wrażenie, że jakoś tak na początku marca, że widziałam, bo ja je kupiłam dość dawno. I są różne kolory. Nie wiem, czy są nadal, ale wydaje mi się, że tak. Są różne kolory. Zielony, niebieski, różowy i mniemam, że różowe są dla dziewczynek. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie żadnego samochodu, zobaczymy. I takie jajka można ukryć w trawie. Tutaj mam jeszcze Kinder Surprise z królikiem, więc tu jest niespodzianka i królik. Cały królik czekoladowy, taki Kinder i w środku mamy niespodziankę. Czyli jest tylko to plastikowe jajko na niespodziankę. Nie ma dodatkowo jeszcze jajka tutaj. Następnie takie coś mam jeszcze z jednorożcem oczywiście, bo u mnie to jest jednorożec Barbie. Słuchajcie, takie rzeczy, wiecie, Kinder, Mochi Popsy, to są takie drażetki, no, czekoladowe. Też można to ukryć, bardzo fajnie. Małe jajeczka, które można również gdzieś tam poukrywać. Króliczki są z Lidla i tam były kurczaki, króliki, jajka, wszelkiego rodzaju różne świąteczne, wielkanocne. Czekoladki, żelki, u mnie moja córeczka kocha żelki, to jest, aha, okej, okay. To jest taki substytut, można powiedzieć, Reese Peanut Butter Cupcake, ja uwielbiam, czekoladki z nadzieniem, z orzeszkami ziemnymi, z masłem orzechowym, takie babeczki, zobaczymy, tego w sumie chyba nie zmieniałam, może mi się tylko ten zbiło, ten zapach tutaj gdzieś umieścić, czekolady. Fajne są te czekolady, na przykład jak robicie mazurka i można je w kąpieli wodnej roztopić, później tam polać. I coś jeszcze tutaj mam? Aha, i mam jeszcze cukierki Dime. Te cukierki, jeżeli dobrze pamiętam, można kupić w IKEA. Dobrze mi się wydaje, prawda? Na tym dziale spożywczym. Także też można je tam jakoś rozłożyć czy coś. To jest tyle, jeżeli chodzi o słodycze. Myślę, że wystarczy, bo to wszystko porozsypuję i będzie dobrze. I jeszcze mam takie niespodzianki. To kupiłam już dawno temu i zatuchliłam. Schowałam siebie w swojej skrzynce magicznej. To są Mochi Pops. Nie wiem, czy u Was jest na to faza. Wiem, że chłopcy mają Zinksy. Tak mi się wydaje, bo pamiętam, że kiedyś kupowałam coś na urodziny dla jakiegoś chłopca, bo też bardzo lubił Zinksy. Więc dziewczynki mają Mochi Popsy i to są takie domki, można budować te domki, można kupić to w saszetce, można jakieś tam kupić sklepy, miasta, nie wiem, różne zestawy tych Mochi Popsów i to są serie. Wcześniej była jakaś taka seria zwykłych tych ludzików. Druga seria to była jakaś brokatowa, trzecia seria to była seria, czy tam jest, to jest właśnie ta trzecia seria z jakimiś tam perłowymi tymi ludzikami, nie do końca ogarniam temat. W każdym razie to są jakieś takie ludziki, na które jest bardzo duży hype wśród dzieci i myślę, że je prawdopodobnie też gdzieś ukryję, chyba że wsadzę je do koszyczka. Kochani, to tyle na dziś. Dajcie znać, jakie Wy macie zwyczaje wielkanocne. Czy też chowacie słodycze dla dzieci? Czy Wasze dzieci też dostają coś od króliczka? Czy raczej zupełnie nie? Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje. Jest to dla mnie bardzo duża motywacja do nagrywania. Trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia, buziaki. Pa, pa.